Cześć kochani, z tej strony Maciek Wielobób, a to jest podcast Medytacja i Uważność w życiu codziennym. W tym podcaście uczymy się medytacji i uczymy się medytować w prosty, użyteczny sposób, ale nie tracąc tradycyjnej głębi. Cześć kochani, tutaj Maciek Wielopłub. Dzisiaj w podcaście czytamy sobie kolejny rozdział z Życia wewnętrznego Inayat Khan, jednej z piękniejszych książek tego autora bardzo ważnego jak wiecie dla mnie i dla wielu innych osób też. Inayat Khan był sufim, który przyniósł ten sufizm w formie tego tak zwanego sufizmu uniwersalnego na zachód. I jeżeli nie słuchaliście jeszcze wcześniejszych odcinków z pierwszym i drugim rozdziałem życia wewnętrznego, to polecam. Dzisiaj przeczytamy sobie trzeci rozdział pod tytułem Wykonywanie życiowych zobowiązań. Powiem tylko, że jeszcze, żeby tutaj oddać sprawiedliwość osobom, które doprowadziły tekst do tego momentu, ja się zajmowałem nim tylko taką redakcją merytoryczną, po prostu przeglądałem, czy efekt końcowy jest zadowalający merytorycznie, natomiast świetnego tłumaczenia dokonała Agata Mrowińska, a Kasia Rojek no, sprawdziła go pod względem takim korekty i redakcji. I tak jak w poprzednich tekstach, ja sięgam po ten tekst, którego nie widziałem na oczy od jakichś tam trzech lat może nawet troszeczkę więcej. I czytam go tak na gorąco z wami, więc być może i to, ani to czytanie, ani komentarz mój nie będzie na gorąco, ale za to będzie miał ten aspekt takiej spontaniczności, świeżości. Jest to taki eksperyment. Ja bardzo nie lubię takiej nadmiernego przygotowania. Do, do pewnych rzeczy. Czy na przykład, czasami jak ktoś proponuje mi jakiś wywiad, to ludzie się pytają, czy nie przysłać mi pytań. I ja strasznie tego nie chcę, bo wolę się tam trochę postękać, a, a żeby ta odpowiedź była taka świeża i, i, no i autentyczna, a, a nie żeby właśnie nie wiem, przeczytać sobie, się przygotować na sztywno. Odpowiedzieć, czyli jakby bardziej sięgnąć do swojego doświadczenia. I to tutaj też chciałbym zrobić że sięgnąć do mojego doświadczenia w praktyce i sięgnąć do mojego doświadczenia w nauczaniu medytacji, w tym także medytacji sufickiej. No i w sumie tyle. Dwa słowa może takiego wprowadzenia do tego rozdziału. Wykonywanie życiowych zobowiązań. I nawet w tej książce dużo pisze o tych naszych, można powiedzieć, zewnętrznych zobowiązaniach, I, i że one są częścią naszego życia duchowego. I czemu on tak pisze? Po pierwsze, pisze tak, wydaje mi się, że troszeczkę wspominałem o tym w przy po okazji pierwszego rozdziału, ale po pierwsze, pisze o tym tak mocno, ponieważ sufizm. Szczególnie ten sufizm indyjski, jest drogą, nie jest drogą astety, nie jest drogą mnicha, tylko jest drogą osoby prowadzącej normalne życie społeczne. Czyli drogą ym, być może człowieka, który ma rodzinę, choć oczywiście niekoniecznie, no bo przecież mamy wolność wyboru, ale która wchodzi w jakieś tam mniej lub bardziej intensywne relacje z ludźmi, drogą osoby. Pracującej drogą, osoby prowadzącej normalne, jakieś takie życie jakby prowadziła, nie podążając tą ścieżką duchową. Więc stąd tutaj jest ta rola tych zobowiązań, ponieważ ścieżka nie polega na ucieczce od zobowiązań, a w pewnym, w pewnym sensie na takim bardzo dobrym wywiązywaniu się od zobowiązań. Drugi punkt odniesienia, i ja chyba wspominałem o nim na, przy okazji pierwszego rozdziału, ale nie jestem pewien, więc wolę powtórzyć, to jest to, że ta książka powstaje na początku XX wieku i jest pisana czy dyktowana w zasadzie bardziej przez Hindusa. I pamiętajmy, że wtedy jeszcze zupełnie powszechną rzeczą było to, że na przykład ktoś ma rodzinę. I na przykład, jeśli jest to mężczyzna, to jest jedynym żywicielem rodziny, ma na przykład piątkę czy szóstkę dzieci, i nagle, na przykład w wieku 40 lat albo 45 stwierdza, że od jutra to się oddaje ścieżce duchowej, więc jakby ma gdzieś już to się z tą rodziną dzieje, bo ona jakby porzuca. To życie zewnętrzne i, i idzie do aśramu, idzie do lasu, idzie do jakiegoś tam mistrza studiować i tak dalej, albo zaszywa się na 12 lat gdzieś. Yy, I tyle. I, I Sufis na przykład mówi nie tędy droga, nie? Nie tędy droga, bo, bo jednak gdzieś czasami mamy pewne zobowiązania, z których się musimy wywiązać i jest taka przypowieść, którą Ramosłomie opowiada. Nie jest to akurat przypowieść suficka, ale tantryczna, która bardzo ładnie oddaje tutaj, na czym polega ten punkt. A mianowicie przypowieść mówi o tym, że dwóch satchu się spotyka nad brzegiem Gangesu. No, i wykonują tam te swoje rytuały, bo, bo jest porananie. Medytują trochę, no trudno powiedzieć, czy razem, no gdzieś tam obok siebie, no bo potem już siedzą w zasadzie, patrzą na ten Ganges, więc zaczęli po jakimś czasie też rozmawiać. no Najpierw by o jakichś tam ideałach praktyki ym, o, o ścieżce, a później też gdzieś tam. Ponieważ dobrze im się rozmawiało, dotarli do takiego punktu, w którym zaczęli rozmawiać o tym, co robili przed tym, zanim poszli w saniasy, zanim jakby się stali tymi wyrzeczeńcami. No, jeden mówi: No, ja, ja to porzuciłem moje poprzednie życie i porzuciłem te miliony, miliardy rupi, miliony dolarów które zarabiałem jako właściciel fabryki i po prostu wkroczyłem na duchową ścieżkę. Nie chciałem, żeby po prostu te pieniądze stanowiły dla mnie brzemię. A ten drugi tak kiwa głową, poklepuje go po plecach i mówi bracie, bracie, jak ja cię rozumiem, ja też porzuciłem y, miliony dolarów długu, który nie umie... zdobyłem nieumiejętnie grając na giełdzie i porzuciłem ten swój dług, żeby nie stanowił mojego brzemienia na mojej duchowej ścieżce. <noise> Więc yy... można powiedzieć, że, że Sufi też praktykują pewnego rodzaju wyrzeczenie i, i oczywiście zdarzają się też Sufii asceci, no na przykład ascetką była najsłynniejsza nauczycielka suficka, kobieta Arabia z Basry. Ona była dosyć wczesną, wczesną przedstawicielką sufizmu, ale, ale jednak była ascetką. No ascetką trochę z wymuszenia była słynna kobieta sufi indyjska, księżniczka Zebunisa, no była z, z przymusu, bo jej ojciec ją zamknął na jakieś tam 20-30 lat w więzieniu. Krążą różne suchy. Jedno, że nie podobało mu się jej, jej poglądy sufickie, a drugie, drugie suchy, które krążą, to jest, że nie podobał się mu partner zabójcy. No i więc w zasadzie trochę została skazana na tą ascezę w więzieniu, no ale powstało wtedy wiele pięknych wierszy, które napisała, Niektóre, które są dostępne dzisiaj i są nawet przetłumaczone na język angielski. Dobra, ale do. Siadajmy do czytania życia wewnętrznego, łyk kawy. I zaczynam. Życie wewnętrzne z Rady Khan, Przekład Agata Mrowińska. Rozdział trzeci. Wykonywanie życiowych zobowiązań. Człowiek, który prowadzi życie wewnętrzne, jest jak dorosły pośród dzieci. Przy czym nie chodzi tu o różnicę zewnętrzną, jaką można zaobserwować między małym dzieckiem i osobą dorosłą. Chodzi o różnicę w spojrzeniu na świat, które nie zawsze daje się zauważyć. Kto prowadzi życie wewnętrzne, staje się o wiele starszy od tych, którzy go otaczają, choć z zewnątrz wciąż pozostaje taki sam, jak oni. Może tu jeden komentarz, taki przykład, jak czasami sytuacja może wyglądać z zewnątrz, tak samo, a wewnętrznie może mieć zupełnie różne znaczenie, róż, różne konsekwencje. Czy jak Hindusi powiedzieli, różne konsekwencje karmiczne. Wyobraźcie sobie taką sytuację, w której, która jest trudna. Zdarza Wam się trudna sytuacja, która budzi Wasz lęk. No i co się pojawia w takiej sytuacji? Pojawia się impuls albo jakiegoś agresywnego działania. Albo impuls do ucieczki. I teraz yy, no wyobraźmy sobie, że to pojawia się impuls do ucieczki, wy uciekacie z tej sytuacji. I teraz mamy tą samą sytuację. No, tak samo budzi jakiś niepokój, lęk wasz. Pojawia się impuls do ucieczki, ale wy zatrzymujecie się w nim. Pozwalacie sobie przeżyć to, co przeżywacie, i przyglądacie się, jaką podejmujecie decyzję, i podejmujecie decyzję jednak, że tutaj nie ma się co konfrontować, i jakby wychodzicie z tej sytuacji. I dla osoby z zewnątrz ta sytuacja wygląda tak samo, ale dla Was konsekwencje tej sytuacji zupełnie są inne. Ponieważ w jednym wypadku ulegliście impulsowi, czy uległyście impulsowi i wycofaliście się, wycofałeście się, a w drugim wypadku było to zatrzymanie, było jakby dopuszczenie przeżyć i była świadoma decyzja, w której no, jednak realizuje się nasza wolność. I nie wiem, czy to czujecie, ale różnica później dla. Naszego życia po tym jest kolosalna, a zewnętrznie dla kogoś może być tak, że nie ma różnicy, bo to może być jakby w wyjściu tej sytuacji kwestia kilku sekund dla tej osoby. Więc jakby zacznijmy też zauważać właśnie takie sytuacje, jak ta sytuacja wygląda wewnętrznie. Czyli może jeszcze przeczytam od początku, żeby nie zgubić wątku. Człowiek, który prowadzi życie wewnętrzne, jest jak dorosły pośród dzieci. Przy czym nie chodzi tu o różnicę zewnętrzną, jaką można zaobserwować między małym dzieckiem i osobą dorosłą, chodzi o różnicę w spojrzeniu na świat, które nie zawsze daje się zauważyć. Kto prowadzi życie wewnętrzne, staje się o wiele starszy od tych, którzy go otaczają, choć z zewnątrz wciąż pozostaje taki sam jak oni. Dlatego też człowiek, który osiągnął pełnię życia wewnętrznego, obiera inny sposób postępowania od osoby, która dopiero zdecydowała się na podjęcie tej podróży, czy też od takiej, która zdobyła pewną wiedzę na poziomie intelektualnym o życiu wewnętrznym, lecz go nie realizuje. Różnią się także w swoich decyzjach. Ostatnia z tych trzech osób, czyli tutaj przypomnijmy, jeżeli ktoś nie ma tekstu przed oczami, ostatnia z tych trzech osób, czyli ta, która zdobyła pewną wiedzę na poziomie intelektualnym o życiu wewnętrznym, ale którego nie realizuje, ostatnia z tych trzech osób chętnie krytykuje innych, którzy nie wiedzą tego, co ona w swoim mniemaniu pojęła. Wywyższa się z dumą i zarozumiałością, lub z pogardą. Sądzi, że pozostali nie zaszli tak daleko jak ona i nie mogą dostąpić tajemnicy, która jest jej udziałem. I tutaj, już jakby po tych postawach okazywanych przez tą osobę, widać, że ona nie jest na tym, można powiedzieć, poziomie zaawansowania, który sobie przypisuje, ponieważ no, taka duma, pycha, zarozumiałość, pogarda, to są cechy niedojrzałego naws, czyli tego niedojrzałego niższego ja. To nie są cechy serca, czy nie są cechy ducha, jakby to nazwali Sufi. No i tutaj jeszcze. Sądzi, że pozostali nie zaszli tak daleko, jak ona i nie mogą dostąpić tajemnicy, która jest jej udziałem. Taki człowiek pragnie odłączyć się od ludzi. I tutaj się może zatrzymam. Teraz niektórzy, jak postrzegają um, ścieżkę duchową, to postrzegają ją jako, um, można powiedzieć, stawanie się coraz lepszym. I oczywiście w pewnym sensie jakiegoś tam samodoskonalenia, doskonalenia takiej zdrowej dyscypliny, takiej, można powiedzieć, sufie powiedzieli, zmiękczającej serce dyscypliny, to, yy, to jest to w jakimś tam stopniu prawda. Natomiast w sensie, w stosunku do innych ludzi, my nie stajemy się coraz lepsi względem ich, tylko coraz równiejsi. Bo teraz na poziomie nawz, czy na poziomie tego niższego ja, yy, człowiek czuje oddzielność. I chce, chce się oddzielać. Na poziomie serca, czy na tym poziomie właściwości serca, na poziomie miłującej dobroci, na poziomie współczucia, człowiek nie czuje rozdzielności z innymi ludźmi. Co więcej, czuje, że są tacy sami jak on, czy jak ona. Tacy sami. Na poziomie ducha wewnętrznej świadomości, najgłębszej wewnętrznej świadomości, to człowiek, jakby czuje jedność, jakby nie czuje, że jest czymś innym, czy kimś innym od innych. Więc, jakby podążając tą ścieżką, po, po, porzucając tą, Sufi by nazwał to wielość, Hindus podążający jakąś ścieżką wedyjską, by to nazwał dualizmem, czy porzucając tą wielość, czy dualizm i zanurzając się w tej jedności. Można powiedzieć, że stajemy się coraz równiejsi aż do takiej, można powiedzieć, ekstremalnej równości w postaci jedności. Więc jeżeli ktoś się czuje lepszy, w takim sensie jakby, jak tutaj Netko opisuje, no to to na pewno nie jest na poziomie jedności na pewno nie jest na poziomie współczucia, miłującej dobroci, czy generalnie serca. Tym bardziej, że na poziomie serca człowiek chce służyć innym, działać ze współczucia. Czy, czytajmy dalej. Taki człowiek pragnie odłączyć się od ludzi, twierdzi. Yy, Twierdzi, że wyprzedza ich znacznie w rozwoju, więc nie mogą podążać razem. Mówi: Jestem bardziej zaawansowany, nie mogę z nimi w niczym współuczestniczyć, oni są inni, ja się od nich różnię. Czy to jest to, to co mówiliśmy, nie? czy takie poczucie oddzielności, bycia innym od innych? Czy to nawet nie jest ten poziom współczucia? Wyśmiewa małostkowe pomysły ludzi ze swojego otoczenia. I patrząc na niej z góry, uważa, że nie może się jednoczyć z nimi w żadnych ich działaniach, ze względu na to, że tak ich przewyższa. Czyli myślę, że nawet jak to czytamy, to, to widać, że to nie jest ten kierunek, w którym zmierzamy. I na pewno trzeba się pilnować przy tym, bo są osoby, które gdzieś tam doszły na ścieżce, naprawdę coś tam zrealizowały. I w pewnym momencie włącza się pycha, i ta pycha ich sprowadza na sam początek drogie, albo jeszcze gorzej, bo, bo jeszcze daje im to przekonanie, że nic z tym nie muszą robić. Więc na pewno jest to rzecz, której się trzeba przyglądać. Lecz dla człowieka, czytamy dalej, lecz dla człowieka, który odkrywa pełnię życia wewnętrznego, obcowanie ze współtowarzyszami jest tak wielką radością. Jak stanowi zabawa z dziećmi dla ich rodziców. Tutaj może jeden drobny komentarz. Bo, bo samo, same te słowa i nawet tak Hanna mogą zabrzmieć trochę jak takie wywyższanie się, ale jeżeli ktoś z Was ma dzieci i, i gdzieś tam ceni ten czas spędzony z nimi, to, to wie o co chodzi. Mm, więc to, to, żebyśmy się nie zrozumieli źle, że, że nie chodzi o, yy, o to, że my podchodzimy do innych jak dzieci. Chodzi o to, że my się jakby nie oddzielamy, jeżeli faktycznie coś tam osiągamy na tej duchowej ścieżce. Czytam dalej. Najspanialsze momenty ich życia, tych rodziców, następują, gdy w towarzystwie swych pociech sami czują się jak dzieci i mogą się wspólnie bawić. Kiedy dziecko przyniesie kochającym rodzicom kubek lalki, będą udawali, że piją herbatę, że sprawiają to przyjemność, nie dadzą dziecku odczuć, że w czymkolwiek je przewyższają lub że powinni, że nie powinni uczestniczyć w zabawie. Wręcz przeciwnie, Rodzice cieszą się tą wspólną aktywnością, ponieważ szczęście dziecka jest również ich szczęściem. Takie też jest właśnie działanie człowieka, który prowadzi życie wewnętrzne, który z tego samego powodu porozumiewa się z innymi oraz dostosowuje do nich, jakiekolwiek byłyby ich idee, myśli, przekonania i wiara, w jakikolwiek sposób kultywowaliby lub prezentowali swój religijny entuzjazm. Nie mówi, jestem od Ciebie znacznie bardziej zaawansowany, więc żeby do Ciebie dołączyć, musiałbym się cofnąć na swojej ścieżce. Czyli tak nie mówimy. <laughs> ten, kto dotarł tak daleko, nie może zawrócić, a łącząc się z innymi zabiera ich ze sobą dalej, niż sami dotąd zdołali zajść. Jeśli człowiek ten podążałby samotnie, zorientowałby się, że unikał obowiązku względem tych, którzy także kroczyli ścieżką rozwoju, a które powinien wypełnić. Wszak to pusty dzban dźwięczy, gdy w niego postukać, a dzban pełen wody będzie o tym milczał. Tu jest jeden taki wątek, wychodzi, związany z tym, że gdy my Coś posiadamy, posiadanie to może nie jest tu idealne słowo do wszystkich kontekstów, ale uniwersalne. Czyli gdy posiadamy pewien majątek, gdy posiadamy pewną umiejętność, gdy posiadamy pewną wiedzę, to niesie to ze sobą pewne zobowiązanie podzielenia się tym. I jak się nie podzielimy, to też nie będziemy podążać po tej ścieżce, my nie będziemy... Wypełniać tej swojej roli. Nie? Ym, zastanawiam się, czy tu jeszcze coś, był jakiś ważny wątek. Coś mi tam śmigało w głowie w pewnym momencie, ale yy, teraz <grych> nic, więc chodźmy dalej. O, i to jest jeden z piękniejszych fragmentów, yy, który należy porównać do różnych <grych> naszych doświadczeń życiowych. Bardzo ważny fragment, i bardzo piękny i po prostu oddający istotę rzeczy. Najważniejszy chyba w tym rozdziale. A, a. Więc, a więc mędrcy żyją pośród istot tego świata i nie są nieszczęśliwi. Moment, bo teraz przypomniałem się już, co chciałem powiedzieć jeszcze, więc wrócę do tego akapitu, żeby go już nie, nie przecinać tak na kawałki. Jest jeszcze jedna kwestia, którą tutaj warto poruszyć przy okazji tych wcześniejszych kapitów, a mianowicie kwestia takiego postrzegania, zaawansowania człowieka. My przynajmniej do pewnego punktu nie jesteśmy spójni i nie rozwijamy się równo we wszystkich, można powiedzieć, naszych częściach. I są pewne te części, w których my jesteśmy, jakby to powiedział Sufi, na poziomie serca czy na poziomie ducha, a są te części, które Leżą i kwiczą, i też bardzo często, jak ktoś próbuje dokonywać jakichś porównań, no to porównuje się do tego, co widzi, a nie widzi tej ścieżki, hmm, którą ktoś przechodzi. Nie widzi wszystkich elementów. To porównanie też idzie w drugą stronę, bo ktoś sobie myśli, o, wszyscy są. Tacy ogarnięci, tylko ja jestem nieogarnięta czy nieogarnięty, bo, bo z tym, a tym sobie nie radzę. Tylko zazwyczaj wtedy ktoś się skupia na tym, że inna osoba ma łatwość z tą rzeczą, z którą my mamy trudność, a nie widzi szeregu trudności, które przeżywa ta osoba. Więc yy, yy, pamiętajmy, że jakieś porównywanie swojego zaawansowania na ścieżce jest, yy, no absurdalne, nie? pomijając właśnie to, co konkretnie miałaby oznaczać yy, co, co konkretnie miałby oznaczać zaawansowanie na tej ścieżce. <laughs> zaawansowanie wiekiem, za, zaawansowanie w jakiejś hierarchii duchowej. No pamiętajmy, że hierarchie duchowe yy, są hierarchią podejmowanej jakiejś tam funkcji, yy, a a nie, a nie koniecznie hierarchią poziomu na, na ścieżce. Choć oczywiście dobrze, jak na przykład funkcja instruktorska czy nauczycielska jest związana z jakimś tam rozwojem. Dobra, czyli wróćmy do tego ważnego akapitu. A więc, a więc mędrcy żyją pośród istot tego świata i nie są nieszczęśliwi. Ten, kto kocha wszystkich ludzi... Nie może być nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy jest ten, kto patrzy na świat z pogardą, nienawidzi innych ludzi i sądzi, że ich przewyższa. Natomiast ten, kto darzy ich miłością, wie, że przechodzą oni jedynie przez ten sam proces, do końca którego sam już doszedł. Do jasności muszą dotrzeć poprzez ciemność. Różnica polega tylko na tym, że znajdują się na różnych etapach. Tego samego procesu. Ten, kto prowadzi życie wewnętrzne, przeszedł już różne etapy, podczas gdy inni ludzie wciąż tkwią w ciemnościach. Jako człowiek wielkiej cierpliwości, nie daje im jednak tego poznać, nie pozwala, aby odczuwali przykrość z tego powodu, nie patrzy na nich z pogardą, wie bowiem, że każda dusza musi odbyć drogę od dzieciństwa przez dojrzewanie po dorosłość. Pokonanie tych etapów jest dla człowieka czymś naturalnym. Widziałem na własne oczy dusze, które osiągnęły świętość i dotarły do doskonałości. A jednak gdy taka dusza stanie przed autorytetem wraz z innymi duszami, wtedy będzie go czcić tak, jak i one, i nie da im poznać, że w każdy możliwy sposób jest od nich bardziej zaawansowana, cały czas przybrana skromność i nieroszcząca sobie. Niczego z tego tytułu, że znajduje się dalej w procesie rozwoju duchowego. Czy tutaj skupmy się szczególnie na tej pierwszej części tego kapitu, a więc mędrcy żyją pośród istot tego świata i nie są nieszczęśliwi. Ten, kto kocha wszystkich ludzi, nie może być nieszczęśliwy. I teraz porównajcie sobie na przykład do tych mędrców wypowiadających się na w tematach duchowych, na Facebooku, którzy się wypowiadają z taką pogardą. Ten mędrzec dla Sufiego to jest ktoś, kto kocha, a ktoś, kto kocha nie ma w sobie pogardy. Czasami ludzie, którzy startują na duchowej ścieżce, znaczy startują, startują jakąś tam Rolę nauczycielską na duchowej ścieżce obawiają się, że przyjdzie ktoś w cudzysłowie bardziej zaawansowany od nich i, i skrytykuje ich. Naprawdę, jak ktoś będzie bardziej zaawansowany od ciebie i to dostrzeże Twoją żarliwość tego nauczania. I, i Oczywiście, jak szkodzisz ludziom, to wtedy zainterweniuje, ale, ale jak zobaczy Twoją żarliwość zobaczy dokładnie punkt, w którym jesteś i, i, i nie będzie i nie zachowa się w sposób jakby nieelegancki, jeżeli jest naprawdę bardziej zaawansowany. A jeżeli ktoś po prostu zachowuje się jak cham i arogant, to nie jest bardziej zaawansowany po prostu. To, to jest też pewien problem taki, jaki Literatura i filmy zrobiły z taką wizją autorytetu, że czasami trudno jest przedstawić czyjąś wybitność tak po prostu, samą w sobie. Więc często autorzy książek i filmów idą w taką stronę przedstawiania kogoś jako osoby wysokostatusowej, czasami takiej ekstremalnie wysokostatusowej, która po prostu zachowuje się arogancko. E, czyli taki przykład, na przyk y, może jest ten serial y, chyba przez BBC robiony Sherlock, nie? i tam stąd przedstawić Sherlocka jako takiego superinteligentnego, no i oczywiście przedstawić jego inteligencję samą, no to jest proces bardziej kunsztowny i złożony, więc co? Został przedstawiony jako taki wysokostatusowiec. I albo zobaczmy na taki obraz guru w kulturze, nie? Taką piękną klasyką filmową jest film Kill Bill, nie? Ten, ten jakby guru, nauczyciel z Kill Billa, jest po prostu, przepraszam za wyrażenie takim wysokostatusowym bucem, nie? <śmany> I, ten. I potem często ludzie myślą, że jak ktoś się tak zachowuje, to, to jest autorytetem, ale to zupełnie jest niezwiązane. Czasami ta osoba, to znaczy zazwyczaj ta osoba, szczególnie na ścieżce duchowej, która jest coś, coś zrealizowała, to po pierwsze w sensie statusowym jest dynamiczna, dostosowuje swój status do rozmówcy, do potrzeby sytuacji i tak dalej. Jeżeli byśmy w takim kontekście statusowym to jakby rozważali. A po drugie jest tą osobą, która jest pełna pokory i pełna współczucia i miłości do innych czy miłości, nie, niekoniecznie, bo nam się miłość kojarzy w takim sensie albo rodzicielskim, albo erotycznym, ale miłość ma wiele różnych wymiarów. Nie? Kochamy także naszych przyjaciół, jeżeli są naszymi prawdziwymi przyjaciółmi i tak dalej. I nauczyciele też kochają jakby swoich uczniów w sposób, który nie ma nic wspólnego z kochaniem w sposób erotyczny. Nie? Czyli to jest bardzo ważne zdanie, być może najważniejsze tego rozdziału. A więc mędrcy żyją pośród istot tego świata i nie są nieszczęśliwi. Ten, kto kocha wszystkich ludzi, nie może być nieszczęśliwy. I, i przywołujcie sobie zawsze to zdanie, gdy spotkacie takiego człowieka, który demonstruje po prostu tą swoją, to swoje nieszczęście z konieczności obcowania po prostu z tym. Plepsem duchowym. <laughs> A jeżeli ktoś jest nieszczęśliwy, to nie tędy droga, to w ogóle nie jest jakaś specjalnie kusząca ścieżka duchowa, jak prowadzi człowieka w świat pogardy i takiego nieszczęścia, że po prostu obcuje z plepsem. Czytajmy dalej. Im dalej zachodzą takie dusze. Tym skromniejsze się stają. Im większa tajemnica staje się ich udziałem, tym mniej o niej mówią. Z pewnością nie uwierzylibyście, że w ciągu czterech lat towarzyszenia mojemu Murszidowi nie więcej czy, niż raz czy dwa rozmawialiśmy o kwestiach duchowości. Zazwyczaj nasze konwersacje dotyczyły spraw codziennych, o jakich mówią wszyscy. Nikt by się nie spostrzegł, że w dialogach tych uczestniczy ułasabiający Boga człowiek, który. Jest zawsze Bogiem zaabsorbowany. Rozmowa z moim Mursidem przypominała rozmowę z każdą inną osobą, z Mursidem, czyli nauczycielem, jakby ktoś nie znał tego pojęcia. Mówił o sprawach należących do tego świata. Żadna z naszych konwersacji nie traktowała o duchowości, ani nie stanowiła pokazu szczególnej pobożności czy duchowości, a jednak atmosfera otaczająca tego człowieka, jego obecność, głos jego duszy ujawniały wszystko, co skrywało serce. Czy, czy Pamiętajmy, że niekoniecznie osobą duchową jest ten, kto mówi dużo o duchowości, religii i tak dalej. Duchową osobą jest ta, która w jakiś sposób Wewnętrznie zrealizowała tą duchowość w swoim sercu, i jeżeli my tylko mamy odpowiednią wrażliwość, to zauważymy to w tej atmosferze. Jeżeli nie mamy, to będziemy tylko po tych zewnętrznych pozorach. Ci, którzy uosabiają Boga oraz ci, którzy otarli się o mądrość, niewiele o tym mówią. Dyskutują. O nim, o Bogu, jedynie ci, którzy Go nie znają, nie dlatego, że zdobyli mądrość, lecz z powodu własnej wątpliwości. Gdy zdobywa się wiedzę, wówczas pojawia się poczucie spełnienia, a zanika skłonność do rozmawiania o niej. Kiedy bowiem się dyskutuje, przyczyną stanowi jakaś niezaspokojona potrzeba. Nie ma nic na tym świecie, majątek, pozycja społeczna, wiedza czy władza co mogłoby rozbudzić taką próżność jak najmniejsza część mądrości duchowej. A gdy popadnie się przez nią w zarozumiałość, nie można uczynić następnego kroku. Jest się bowiem przytwierdzonym do miejsca, w którym się stoi. Ponieważ idea duchowej realizacji leży w bezinteresowności. Ja bym powiedział nawet mocniej, że jak ktoś popada w taką pseudoduchową zarozumiałość, to, to nie tyle zostaje przytwierdzony do tego miejsca, co Stacza się z powrotem na sam początek ścieżki, i to często nawet w gorszy punkt niż był, bo, yy, bo tam jakby początek ścieżki startował z otwartym sercem. Yy, no i to jest ważna, ważna rzecz, tutaj powiedziana. Idea duchowej realizacji leży w bezinteresowności. Zobaczcie też, jak ta bezinteresowność i taka bezwarunkowość. Drogi wyraża się już w samej praktyce codziennej. Nie? Pamiętajmy, że nie ma tej duchowej ścieżki bez praktyki formalnej, też, bo niektórzy chcą podążać tylko taką ścieżką życia, tą duchowością w życiu codziennym. To jest bardzo ważne, ale pewien aspekt praktyki formalnej również jest ważny i zobaczcie, jak w nim też widać tą bezwarunkowość. My siadamy do tej praktyki codziennie, choćby krótkiej, niezależnie od wszystkiego, niezależnie czy coś od niej dostajemy, czy nic od niej nie dostajemy. I po prostu bezwarunkowo uczymy się do niej siadać, bezinteresownie. To czytajmy dalej. Czyta, ponieważ idea duchowej realizacji leży w bezinteresowności. Człowiek musi zacząć postrzegać siebie jednocześnie jako coś i jako nic. W tym uświadomieniu sobie własnej znikomości tkwi duchowość. Jeśli osoba posiada jakąkolwiek wiedzę o wewnętrznych prawach natury i jest z tego dumna, lub choćby po części myśli o sobie, jaka jestem dobra, jaka życzliwa, jaka wspaniała, jak dobrze wychowana, jak wpływowa czy atrakcyjna, to każdy ślad takiego pomysłu, pojawiający się w umyśle, zamyka drzwi do świata duchowości. Jakże łatwo, a zarazem jak trudno jest podążać jego ścieżką. Duma jest naturalną cechą istot ludzkich, człowiek może w swych słowach tysiąckrotnie się jej zapierać, lecz nic nie poradzi na to, że zdradza ją w swych uczuciach, ponieważ ludzkie ego jest zrozumiałe. Duma to ja, w tym rozumieniu oczywiście niższego ja. Duma to ja ego, bez którego człowiek nie potrafi żyć. Aby osiągnąć duchowe poznanie i stać się świadomym życia wewnętrznego, człowiek nie potrzebuje zbyt wiele wiedzy. Musi raczej rozpoznać to, co już wie, musi tylko to odkryć. Żeby człowiek posiadł mądrość duchową, nie potrzebuje nic więcej niż siebie samego. Zdobywa wiedzę o własnym jak, którym jest on sam, tak bliskim, choć wciąż tak odległym. Tutaj może, żeby nie nadinterpretować jednego fragmentu, że człowiek nie potrzebuje nic więcej niż siebie samego, bo nie należy tego traktować bardzo dosłownie. Nie potrzebuje nic, co jest poza nami, ale zazwyczaj większość ludzi, jak nie wszyscy, potrzebują pewnej relacji, żeby Właśnie można powiedzieć, odkryć siebie samego. Czytajmy dalej. Kolejna skłonność, która objawia się u tego, kto kocha Boga, jest taka sama jak u kogoś, kto zakochał się w drugim człowieku. Nie mówi nikomu o swej miłości, niemożliwe jest, by o niej mówił. Człowiek nie jest w stanie wyrazić, jak bardzo kocha najdroższą mu osobę, żadne słowa mu w tym nie pomogą. Poza tym nie odczuwa potrzeby opowiadania o niej. Nawet gdyby mógł mówić o ukochanej osobie, to w jej obecności i tak musiałby zamilknąć. Jak więc kochający Boga może oświadczyć: Kocham Boga? Ten, kto czyni to prawdziwie, skrywa tę miłość w cichości swego serca, jak nasiono zasadzone w ziemi. A jeśli ono wzrasta, objawia się to w działaniu wobec innych. Taki człowiek nie może postępować inaczej niż z życzliwością, nie jest w stanie odczuwać czegoś innego niż przebaczenie. Jakikolwiek ruch wykonuje, cokolwiek czyni, mówi o swojej miłości, lecz nie używając ust. Ja pamiętam, że kiedyś napisałem taki artykuł, w którym właśnie się odnosiłem, był to napisane po rozmowie z kimś tam napotkanym ze świata, można powiedzieć, duchowego. I, i ta osoba właśnie y, mi opowiadała o tym, jak kocha Boga. A ja mówię, okej, okay, okej, okay, ale a. A czy masz tę samą bezwarunkowość miłości wobec swojej żony na przykład, czy swojego męża, można by w drugą stronę powiedzieć, wobec swoich dzieci i tak dalej, i tak dalej. Czy, czy masz tę miłość, która jakby... Jest to miłością dla samej siebie, która jest tą miłością pomimo wszystkiego, i tak dalej. Ja to oczywiście jakoś ładnie i zgrabnie ująłem w tym artykule, pamiętam, że ktoś tam go przeczytał i skomentował na Facebooku. Toś pojechał, ale to tak właśnie jest. Można opowiadać o tym, jak. Kochamy Boga, ale nie ma miłości do, do Boga bez miłości do, nazwijmy to umownie, boskiego stworzenia. I nie, nie, ma, nie ma tej abstrakcyjnej miłości bez dostrzeżenia tej twarzy Boga w innych osobach. Więc to jest jakby istotne, w tym poznamy człowieka. Jeżeli człowiek Potrafi kochać, to jest tym człowiekiem, który niezależnie, czy sam by tak to nazwał, czy sama by tak to nazwała, jest tym człowiekiem, który odnalazł Boga w rozumieniu mistycznym. Nie, nie koncepcję Boga, tylko, tylko to doświadczenie Boga. I człowiek, który potrafi kochać tą, tą swoją zdolność do kochania, będzie realizował w różnych relacjach, na różne sposoby. U wiadomo, że w pewnych relacjach ta Miłość się będzie realizowała jako współczucie, w pewnych jako przebaczenie, w pewnych jako taka głęboka przyjaźń, yy, itd. Tak tak Więc przejdźmy do ostatniego akapitu. Wynika z tego, że w życiu wewnętrznym pierwszą i najważniejszą kwestią, której należy się przyjrzeć, jest cicha skromność człowieka, który nie chełpi się mądrością czy zdobytą wiedzą ani nie chwali się przed innymi, ani samym sobą, jak daleko udało mu się zajść. Zadanie, które należy wykonać, polega na tym, aby zupełnie zapomnieć o sobie i zjednoczyć się ze współtowarzyszami podróży, działać w zgodzie ze wszystkimi, wychodzić innym na spotkanie na ich poziomie, mówić do nich ich językiem, odpowiadać uśmiechem na śmiech przyjaciela, a łzami na cudzy ból oraz trzymać się swojego stopnia rozwoju. Jeśli człowiek za życia upodobni się do Anioła, osiągnie bardzo niewiele. Najbardziej pożądanym dla człowieka dokonaniem jest wypełnienie życiowych zobowiązań. Więc tutaj chyba nie będę podsumowywał tego podsumowania, bo czasem lepiej jest powiedzieć mniej słów niż więcej, ale życzę tutaj odnajdywania tego. Swojego człowieczeństwa, właśnie w tej miłości, którą kultywujemy w sercu, i w tym jednym z aspektów takiej odpowiedzialnej miłości, jakim jest wypełnianie zobowiązań. Nie? Czyli jeżeli na przykład jesteśmy rodzicami i obiecujemy coś naszym dzieciom, to powinniśmy się z tego wywiązać. Jeżeli jesteśmy w jakimś związku romantycznym z partnerem, partnerką, mężem, żoną, i coś obiecujemy tej osobie, to powinniśmy się zobowiązać. I do tego ne, powinniśmy się z tego wywiązać. Więc ta rele, realizacja życiowych zobowiązań jest też tym aspektem ścieżki miłości, choć ciężko jest, często jest postrzegana osobno, nie? Ta realizacja życiowych zobowiązań to jest też to, co um, często jest nazywane w, w tradycji indyjskiej, w tej wedyjskiej części tradycji indyjskiej. Jako karma yoga. Karma yoga to często jest współcześnie nazywane to, że coś tam posprzątamy w asharamie i tak dalej. Ale istotą karma yogi jako ścieżki, czy tej jogi czynu, jest to, że ja wypełniam swoją dharmę. Spełniam swoją, można powiedzieć, wewnętrzną powinność. Czyli tak jak można by też powiedzieć słowami na Hanna wypełniam swoje życiowe zobowiązania. I teraz takim ważnym aspektem ścieżki jest odnaleźć się w wypełnianiu tych zobowiązań. Być może też w odnalezieniu paru jakichś absurdalnych z tych zobowiązań, które podjęliśmy i zobaczeniu, czy można się z nich odpowiedzialnie wymiksować. Ale założenia trzeba mieć takie nastawienie, żeby te życiowe zobowiązania wypełniać i w ten sposób realizować swoją ścieżkę miłości, podążać nią z innymi i, i budować też takie szczęście z obcowania z innymi ludźmi, a nie jakąś tę gradację hierarchii i poziomów. Pamiętajmy też o jednej rzeczy. Czemu w Indiach czasami hierarchie duchowe są tak rozbudowane, a no temu, że to jest wpływ przecież niczego innego jak feudalizmu. Wszystko, wszystko działa na zasadzie pewnego przydzielania, pewnego lenna czy coś, więc nie... pewna struktura jest potrzebna do podążania na ścieżce, ale nie rozbudowujmy jej ponad to, co jest. Potrzebny. Pamiętajmy, to ścieżka duchowa jest ścieżką wolności. I z tą myślą Was zostawiam. Dziękuję za słuchanie kolejnego odcinka i do usłyszenia. Następnym razem. Trzymajcie się, papa. Pa.